Na Jokera. Trójka, jedzie. Urwał koło kogoś, ale w niego wykurwiłem. Ja pierdolę, rozjebane go nakłada. Kurwa mać tej. Rozjebane go nakłada. Kurwa. Rozpiękłem.
proszę tutaj po kolei od trzeciego miejsca już do nas i nagrodę, i puchar. Czyli miejsce trzecie, Dawid Będkowski. Domniemuję, że to bracia, więc brawo, gratulujemy, Dawid. Zapraszam tutaj jeszcze Ania, Andrzej, żeby wręczyć nagrodę. Ja gratuluję. Gratuluję za trzecie miejsce. Zapraszamy, tak, tutaj będzie puchar. Będzie jakaś nagroda naszych sponsorów. I prosiłbym tutaj z nami zostać, przejść tylko tam bardziej z lewej strony, żebyśmy całe podium później mogli uchwycić na jednym zdjęciu. Miejsce drugie, no tutaj bardzo zawzięta walka była, zacięta między właśnie tymi trzema panami, ale na miejscu drugim uplasował się Michał Bojdys, numer 19. Znany z naszej ligi od pierwszej rundy. Jako Misiek 6-9. Michał! Brawo, Michał. Brawo, gratuluję. Tutaj mamy puchar plus nagroda i zapraszam tu po mojej jeszcze lewicy, a między was pierwszy, najlepszy na dzisiejszych zawodach, jeżeli chodzi o kłady, czyli ATV-y, Miłosz Możdżonek, numer 1. Nie był to widocznie przypadek. Brawo, gratuluję. Gratuluję. Tutaj stańcie panowie, tak żeby do środka zapraszam zwycięzcę. Siadaj środka. No, do środka. Zapraszam, tak, zdjęcia jeszcze musimy upamiętnić, tą chwilę. Chyba, nie wiem. Już sprawdzisz. Załoga numer 1, Kowalski Łukasz. Jedynkę miałeś u nas, a w serduszku miałeś jak u nas. Dwójkę, sorry. W serduszku. Tak, załoga na mnie. A to sorry. Zapomniałem te numery. I pierwsze miejsce w klasie ATV, załoga numer 3, Oczkowski Michał. Tu jeszcze dla ciebie. Tu jeszcze dla ciebie. Taka piękna skrzyneczka z załącznikiem. Bardzo dziękujemy. Dobra, i teraz oddaję mikrofon tej Markowi i podsumowanie wyników ligi i edycji. TV. Ale wszyscy, ładnie się uśmiechać, bo to trafi na internet.